Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, w końcu się doczekaliśmy, minęły 2 lata od zapowiedzi Halo Infinite, minęło prawie 5 lat od premiery Halo 5, najwyższa pora, żebyśmy spojrzeli, jak ma wyglądać nasza nowa gra. A więc zaczynamy od daty. Data, co ciekawe, jest 2 lata po wydarzeniach z Halo 5, więc trochę czasu minęło, trochę się oddalamy od tego wątku Cortany i wszystkiego i próbujemy budować od nowa. Mamy tutaj scenkę z pilotem, którego poznaliśmy z trailera sprzed roku i tutaj awaryjnie lądują na jednym z pierścieni Halo. Wciąż nie wiem, który to jest pierścień, czy to jest ten pierścień, który wyprodukowaliśmy w Halo Wars 2. To by było dość ciekawe. Tu jest scena, która mi się straszliwie nie podoba. On tutaj przeżnął głową i stracił przytomność, a widzimy bardzo dobrze, jak jest w pasach. Widzicie, jak te pasy go trzymają? Tragedia, po prostu nie wiem, kto to projektował. No i to będzie prawdopodobnie jakaś nowa postać, ktoś, z kim spędzimy całkiem sporo czasu i... No i on będzie na tych wszystkich fanowskich, nie wiem, przedstawieniach, będzie bardzo tutaj obecny i w promocji, i w trakcie gry. Więc zobaczymy, co będzie. Chief jest oczywiście samotnikiem, wracamy do motywów ze starych części Halo. Jeden Spartanin, pewnie możliwość kooperacji z takimi duszkami nieobecnymi fabularnie. Cutscenki na silniku gry, czyli trzymamy się tego schematu z FPS-owych odsłon serii, a nie tych pomysłów ze strategii z Halo Warsów, że mamy osobne prerenderowane scenki, albo nie, to jeszcze było w Halo 2 Anniversary, mieliśmy prerenderowane scenki. No i generalnie patent jest taki, że zestrzelił nas działa przeciwlotnicze, w okolicy są 3 działa i mamy je rozwalić. A tutaj nasz kumpel już kombinuje, jak pociągnąć dalej naszą misję, więc w sumie można powiedzieć, że to zadaki wypełniasz, który został wrzucony, żeby mieć jakiś etapik do przejścia, żeby przedłużyć grę, tak to trochę śmierdzi. No i mamy widok z pierwszej osoby. Mamy tutaj pierścień Halo, wszystko przypomina bardzo pierwszą część Combat Evolved. Mamy tutaj bardzo podobny feeling. Celownik z Halo 4 do karabinu bardzo mi się podoba. A tutaj znaczniki obrażeń i coś, co wygląda jak strzelanie żywcem z Halo 5, co mi się nie podoba z kolei. Ogólnie patrzę na tę grę i wydają mi się te widoczki całkiem niezłe. Oczywiście są pewne elementy, które wołają o pomstę do nieba, ale o tym sobie pomówimy przy innej okazji. Rozglądamy się, co tutaj będzie i co najważniejsze jest Warthog. Tutaj mamy sprint, były pytania, czy będzie sprint, może zrobią aż tak retro opowieść, że nie będzie sprintu. Tu jest bardzo fajny ślizg Warthogiem i to jest jedna z dwóch rzeczy w tym gameplayu, gdzie mi pokazują, że Free for Free rozumie, czym jest Halo. Ten genialny ślizg Warthogiem, który można fajnie przeprowadzić i coś jeszcze, powiem wam, w którym to będzie momencie. A to jest oczywiście mapa świata, mamy dużo bardziej otwarty teren, będzie mapa, będą pewnie znaczniki i na razie nie wiemy, czy to oznacza otwartego terenu, zdobywanie jakichś wież, posterunków przeciwników, zbieranie znajdziek, czy po prostu trochę bardziej swobodne podejście do misji, trochę większe tereny, możliwość robienia zadań w różnej kolejności. No i oczywiście Warthog to jest zawsze kiepski pomysł do walki samemu. No i zaczyna się walka. Mamy tutaj podstawowy oręż, czyli pistolet i karabin i to wygląda tak dość ciekawie, te designy są trochę inne, trochę się zmieniły, zwłaszcza pistolet, ale tutaj wcześniej porozmawiamy, to oglądałem specjalnie wersję tego gameplaya z audiodeskrypcją po angielsku i ten karabin był opisywany jako Battle Rifle, nie wiem, czy to po prostu jest jakaś Battle Rifle, czy ta konkretna Battle Rifle, ale no, wygląda jako coś precyzyjnego. Wchodzą bruty, mamy bruty. W końcu powracają po 10 latach i tutaj mamy najważniejszą scenę, której nie mogłem oczywiście przegapić, opuścić. Widzimy twarz całego Halo, które od prezentacji rozlewa się po całym internecie. Dobra, jak już się napatrzyliśmy, pójdźmy dalej. Bardzo mi się podobają nowe designy broni, są takie bardzo militarne. To jest coś, co może czasami przypominać bronie, zwykłe bronie z Call of Duty i to ja bardzo sobie cenię. Przed chwilą, o Boże, ile tu nowych rzeczy. Teraz mieliśmy linkę z hakiem, ale ona zaraz wróci. Przed chwilą mieliśmy rozrzucaną osłonę, która trochę sugeruje, że będzie powrót gadżetów z Halo 3 i z ODST, a to jest coś bardzo dziwnego. I tutaj jest drugi moment. A ponieważ wiem, co twórcy chcieli tu zrobić, na sekundę się zamknę.
Poczuliście to? Majestat pierścienia Halo, ta muzyka charakterystyczna. Tu jest ktoś, jakiś fan serii siedział i to w ten sposób zaprojektował, żeby chwilę się podelektować widokiem i chwilę poczuć w uszach ten wyjątkowy soundtrack. Bardzo mi się podoba design pistoletów, wygląda jak zupełnie nic z serii Halo i będziemy go prawdopodobnie pamiętać przez długie, długie lata. Ten design bardzo wyróżniający się od innych. Nowe bronie, widać, że przerobili na swój sposób pewne rodzaje uzbrojenia. Zwłaszcza ten kosmitów, tutaj się wydaje, że karabin plazmowy strzela seriami. Rozwalamy tutaj oczywiście wszystko, wokół jest dużo wybuchających obiektów. To jakaś dziwna broń, która też jakby strzelała seriami. I to jest coś, czego nie rozumiem. Są bruty, to muszą być brudzkie rodzaje broni. I jedną z nich jest oczywiście jednoręczny shotgun, który jak dla mnie zawsze miał rację bytu, głównie w gameplayu pozwalającym nam trzymać dwie sztuki broni jednocześnie. Tutaj najwyraźniej nie będziemy mieć takiej możliwości. Wraca Linka z hakiem, będziemy mogli przyciągać do siebie obiekty i nimi rzucać. To jest coś, co się wydaje takim gimmickiem dla gimmicka. Nie wiem, jak to ostatecznie wyjdzie. Mamy bardzo dużo tutaj kolorów i o ile wiele osób na to narzeka, to ja jednak uważam, że no jak można być złym na Halo za to, że są kolory. To jest strzelba, ona też wygląda jak żadna inna strzelba z serii i też mi się to cholernie podoba, taki militarno-futurystyczny design, taki bardzo, wiecie, ostra amunicja i groźne tutaj możliwości. I to wygląda naprawdę ciekawe do grania i może być czymś naprawdę fajnym do oglądania, do strzelania. No i skończyliśmy etap grany, mamy teraz tutaj sekwencję przerywnikową i przede wszystkim zaczynaliśmy od podejrzeń, że prawdopodobnie pojawi się Atriox. Atrioxa póki co tutaj nie ma, ten gość ma jakieś swoje osobne imię i ma tutaj swoją przemowę o tym, jak nas wszystkich rozwalił. No tutaj pokazuje, że doszło do jakiejś wojny, jakiegoś starcia wygnańców z UNSC i no i prawdopodobnie zostaliśmy wdeptani w ziemię. Już sobie sprawdziłem, on się nazywa Escarum, to jest jakiś przydupas Atrioxa, więc ciekawe, czy on będzie jakimś wataszką do załatwienia w pierwszej połowie gry, na początku gry, a może w całej grze. Tutaj mamy pierścień Halo, na którym będziemy się poruszać. Jest on troszkę uszkodzony, więc możliwe, że to jakaś starsza konstrukcja. No i tutaj wszystko zaprojektowane w ten sposób, żeby pochwalić się silnikiem graficznym, animacją i żeby jak najbliżej przyjrzeć się występowi aktorskiemu tego przeciwnika. I to jest wszystko bardzo zabawne w kontekście tych wszystkich kontrowersji graficzną Halo Infinite i zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie w praniu. Tak czy inaczej, powracają bruty, mamy znowu wygnańców. Covenanci zostali dorżnięci w Halo 5, więc hej, mogę mówić, że miałem rację, że wygnańcy są nowymi przeciwnikami tutaj w naszej serii i oni będą ciągnąć Halo na swoich barkach dalej, sens walki z jakimiś kosmitami. Bruci wyglądają trochę inaczej, są dużo mniej przypominają jakieś takie typowe małpy, a bardziej jakiś, nie wiem, kosmiczny tutaj vibe czuję. Mogliby być przeciwnikami w jakimś X-Comie czy czymś. No i tutaj trochę zbyt emocjonalna przemowa na koniec, ale to by było na tyle. Mamy Halo Infinite, wciąż nie mamy daty premiery, ale wyczekujemy oczywiście tego na trzech platformach sprzętowych i zobaczymy, jakie materiały zostaną nam udostępnione dalej. Jeszcze będziemy gadać na kanale o Halo Infinite, pogadamy sobie o każdym aspekcie tej gry, no i widzimy się w kolejnych filmach.